Tom Parker Bowles i Laura Lopez, czym zajmuje dzieci królowej Camilli z pierwszego małżeństwa? Camilla Parker Bowles nim została w 2005 roku żona ówczesnego następcy tronu, a obecnie króla Karola i była zamężna z Andrew Parkerem Bowlesem. Z tego związku Camilla ma dwójkę dzieci, Laurę Lopez i Toma Parkera Bowlesa. Tom Parker Bowles może pochwalić się niezwykłym zaszczytem, gdyż król Karol i głowa brytyjskiej monarchii jest zarówno jego ojczymem, jak i ojcem chrzestnym. Tom urodził się 18 grudnia 1974 roku. Obecnie znany jest przede wszystkim jako poczytny pisarz kulinarny. Jest autorem wielu książek kucharskich, cenionym krytykiem i często występuje jako juror w kulinarnych reality show i konkursach. Jednak początki jego kariery nie były łatwe. Wdał się chyba w matkę. Jak dobrze pamiętamy, Camilla pracowała jako asystentka w renomowanej firmie wnętrzarskiej Cholefax & Fowler. Jej kariera trwała zaledwie rok. Dostała wypowiedzenie, gdy notorycznie spóźniała się do pracy. Często powodem tych spóźnień były imprezy trwające do białego rana. Równie z tym nie mógł nigdzie zagrzać miejsca na dłużej. Byłem niegrzeczny, trochę ostro imprezowałem. Kiedy byłem młodszy, cały czas mnie zwalniali. Ale uwielbiałem jeść i mogłem sklecić zdanie, więc pomyślałem, że mogę pisać o jedzeniu. W 1999 roku Tom stał się też bohaterem głośnego skandalu. Fotoreporterzy przylapali go na wciąganiu kokainy w nocnym klubie. Został też oskarżony o rozprowadzanie narkotyków na festiwalu filmowym w Cannes. W 2005 roku, podobnie jak matka, Tom wziął ślub z dziennikarka Sarah Bliss. Parę lat później doczekali się dwójki dzieci, córki Loli i syna Fredericka. Małżeństwo Toma nie przetrwał próby czasu. W 2018 roku para postanowiła się rozwieść. A pasierb Karola związał się z Alice Procope. Niestety, nowa partnerka Toma zmarła w wieku 42 lat wskutek choroby nowotworowej. Był to dla niego ogromny cios. Córka Camilli, Laura, urodziła się w 1978 roku. Uczęszczała do katolickiej szkoły z internatem, a później na Oxford Brookes University. Uwielbia sztukę i to z niej związała swoją karierę zawodową. Dziś jest dyrektorka Galerii Sztuki London's Eleven w Belgrawii. Laura trzyma się na uboczu. Nie jest celebrytka jak jej starszy brat Tom. Mezem Laury jest były model Calvina Kleina Harry Lopez, który został dyplomowanym księgowym i piastuje na stanowisko dyrektora generalnego Eton Renewables. Para doczekała się trójki dzieci, córki Elizy, która urodziła się w styczniu 2008 roku, oraz bliźniaków, Gusa i Louisa, którzy przyszli na świat w grudniu 2009 roku. Chłopcy mają być paziami podczas ceremonii koronacyjnej swojej babci Camilli i jej męża Karola i